Chcemy się wyrwać z tętniącego życiem Mandalay. I dziś popłyniemy rzeką Irrawaddy, która jest dwa razy dłuższa niż nasza Wisła. To ogromna arteria komunikacyjna, nad którą położone są dwa największe miasta Mianmaru, Mandalay i Rangun, oraz cztery dawne stolice Królestwa Birmy. Naszym celem jest Mingun, w którym królował monarcha Bodoufeya. W 1791 roku postanowił wybudować stupę Pashtodoji, która miała szansę zostać największą świątynią na świecie, wysoką na 150 metrów. Król jednak wstrzymał pracę w obawie przed spełnieniem się przepowiedni o końcu dynastii wraz z ukończeniem budowy świątyni. Nigdy nie ukończona stupa i tak robi wielkie wrażenie. Ma 50 metrów wysokości przy długości muru wynoszącej niemal 300 metrów w obwodzie. Od strony rzeki wstępu do wielkiej świątyni miały bronić dwa ogromne lwy. Dziś widzimy ich wielkie pozostałości, gdyż lwy straciły głowy w czasie potężnego trzęsienia ziemi w 1839 roku, któremu stupa Pashtodoji zawdzięcza także wiele pęknięć w murach. Największy dzwoniący dzwon na świecie, który miał być umieszczony w stupie Pashtodoji po jej ukończeniu. Dzwon Mingun ma średnicę prawie 5 metrów i waży 87 ton. Świadkami produkcji tanaki, czyli rozcierania na proszek drewna drzewa muraja, które następnie miesza się z wodą i używa do tradycyjnego birmańskiego makijażu. Tanaka chroni przed słońcem, dobrze wpływa na cerę, ponieważ utrzymuje odpowiednią wilgotność i niweluje trądzik.